pałkowaczka, to była taka intrygująca dla pana Blicklego z tego czasu. A Blickle to jest najstarszy cukiernik, który tutaj przyszedł właśnie na początku, jak dziadek tylko miał tą maszynę. I mówiła, po co ci taka wałkowaczka, przecież pracownik szybciej zawałkuje. To pracownik dziadka zagniótł część ciasta kruchego, przepuścił przez wałkowaczkę i nakrył tym ciastem dwie blachy. Dwaj pracownicy Blicklego też wzięli kawałek ciasta i raz, dwa, trzy wałkowali i się okazało, że zawałkowali szybciej niż ten pracownik na tej maszynie. I Blickle mówi, no widzisz, no i wygrali. Ale za chwilę mówi, no tak, ale to były dwie blachy, a jak trzeba będzie zrobić 20, to masz rację, to jest fajna maszyna. Z tych maszyn, które używamy do dzisiaj, które kupił dziadek, to jak policzyć, że tam od 25 roku one funkcjonują już prawie 90 lat. Z takich tradycyjnych ciastek warszawskich to na pewno była to WZ-ka. Nazwa powstała od trasy WZ, która została wybudowana w latach 50. Na początku miała jedną warstwę biszkoptu kakaowego, przełożone bitą śmietaną i warstwę biszkoptu kakaowego i oblana czekoladowa. Jak ja przyszedłem do cukierni, to się zetknąłem z tymi recepturami wszystkimi, które zostały jeszcze po dziadku. A teraz jest masę młodych ludzi, którzy też sami się biorą za wypieki, a jak przychodzą do cukierni, patrzą, że coś wygląda, no to też oczami bardziej kupują, ale teraz jest moda no właśnie na różne takie design, że bardzo ładnie udekorowane. A u nas jednak staramy się, żeby to było bardzo pyszne i żeby było do zjedzenia. Natomiast za chwilę, jak już ten wygląd się zrobi, że zdjęcie i coś się go pokroi, to on będzie wyglądał tak samo, a smakował może tak już nie będzie.